Kaja nie zamierza zrywać znajomości z więźniem, którego uważa za swojego chłopaka. Nastolatka nie ma pojęcia, że mężczyzna wyszedł z więzienia na przepustkę i postanowił spotkać się z nią. Co się stało? Widział nas? Kto znowu? Paweł. Paweł? Ja... Ten Paweł, ten twój z więzienia? Tak, czekaj. O Boże, stoi pod bramą. To na pewno on. No, ale co on tutaj robi? Przecież powinien teraz siedzieć. Nie wiem. Jezus, na 100% to on. Musiało ci się coś pomylić. Poza tym, słuchaj, po co my się tak w ogóle tutaj ukrywamy, skoro sama mówiłaś, że to twój chłopak i chcesz się z nim... Nie wiem, ale nie sądziłam, że tak szybko wyjdzie z więzienia. Boże, dzwoni do mnie. Dałaś mu swój numer? Tak, Żaneta, co ja mam teraz robić? No, mnie się nie pytaj, ja ci od początku mówiłam, czy ten twój więzienny flirt to jest debilizm. Chodź do szkoły, muszę to wszystko przemyśleć. Kiedy czytałam listy od Pawła, to marzyłam tylko, żeby się z nim spotkać. Ale kiedy zobaczyłam go przed szkołą, to się po prostu wystraszyłam. Co ja mam teraz zrobić?